Dzień dobry, nazywam się Aleksander Krycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić osobę, która skorzystała z naszej terapii po chemioterapii, radioterapii, czyli nasz oczyszczający program regeneracyjny, dokładnie. I właśnie osoba chciałaby przedstawić swoją opinię, swoje doświadczenie wcześniejsze, swoje, jak to powiedzieć, te zmiany, to co nastąpiły dosyć w szybkim tempie, nawet niespodziewanie, tak? No to Proszę. ostatnie tak. Na imię mam Ewa i w 2008 roku zachorowałam na raka piersi. Oczywiście standard, chemioterapia, radioterapia, biopsja. Po 5 latach, jak mi się tam udało jakoś to wyprowadzić i nie było objawów, według procedur medycznych jestem zdrowa. Nawet jeżeli umrę po 5 latach i jednego dnia, to i tak byłam tak, zdrowa. Bo chodzi o to, że jak robią zawsze te programy nowotworowe, wszyscy są kierowani biopsję, później chemioterapię, radioterapię. Operacje, najważniejsze tak. Te operacje, jeżeli są potrzebne oczywiście. I zawsze statystycznie do 5 lat sprawdzałem, czy pacjent przeżył. Tak, czy przeżył. Statystycznie jak dobrze, przeżył, jak to przeżył. Znaczy, że był zdrowy. A jak nie przeżył, no to już po 5 latach statystyki oczywiście więc już nikt nie powiedziano bada. Mi po 5 latach do widzenia, pani jest zdrowa, tak. Proszę już tutaj nie przychodzić. Nikt mnie tam nie szkolił, że powinnam jakoś tam o siebie dbać, jakoś uważać. No, na dobrze jestem zdrowa. Niestety 3 lata temu nastąpił powrót i to jest ciąg dalszy. To są przerzuty tego samego nowotworu. Najpierw do kości, po roku czasu do wątroby. Dostał oczywiście chemioterapię, znowuż. No i ta chemia pierwsza, znaczy po pierwszej chemioterapii zbierałam się 3 lata. Do kupy, żeby w ogóle jakoś zacząć funkcjonować. Po tej ostatniej teraz chemioterapii przestałam jeść, schudłam niemiłosiernie. Ktoś, kto zna pacjentów nowotworowych, to wie, co to znaczy walczyć z jedzeniem na talerzu. Przede wszystkim wagę, czy dużo no się traci, tak? Właściwie w ciągu ostatniego miesiąca straciłam 10 kg. I się przestraszyłam, bo nie jadłam, niknęłam w oczach, moja rodzina patrzyła na mnie z przerażeniem. No i błyskawicznie przyjechałam tutaj, ponieważ program jest nowy, więc udało mi się dostać dosyć szybko miejsce i tą terapię zaczęłam. Jedno z pytań, jakie tutaj jest stawiane pacjentom, szczególnie nowotworowym, czy tą terapię tutaj wytrzyma. Więc upierałam się, że wytrzymam, ale w duchu cały czas czułam lęk, czy ja dam radę. Ponieważ terapia, terapia jest bardzo intensywna. Tak. Jedna tutaj nawet ze znajomej, którą poznałam, powiedziała, że to jest terapia dla wyczynowców. Tempo duże, codziennie od rana do późnego popołudnia zabiegi. Okazało się, że mimo osłabienia organizmu, organizm jest w stanie to i wygłodzonego organizmu, terapia się zaczyna dwudniową głodówką. Więc w moim przypadku to już w ogóle szaleństwo. I okazało się już po pierwszym dniu, że ja mam więcej energii. Oczywiście jak wróciłam pierwszego dnia do domu, to było mi tak zimno, że mną telepało, ale to było zimno w środku. Spałam w piżamie, swetrze, polarce i pod puchową kołdrą. I cały czas mną zimno telepało, które jakby od zewnątrz nie chciało się rozgrzać to w środku. Natomiast wstałam rano pełna energii i sam tak, ojej, co się dzieje? Dobrego. No ale 2 dni głodówki, no więc nic nie jem. Nie mam nudności, bo przedtem nie dużo nie jadłam, nie miałam apetytu, bo cały czas nudności. Po oczyszczaniu, to były 2 dni głodówki i na trzeci dzień oczyszczanie wątroby, jest do zjedzenia solidna zupka, której ja się bardzo bałam, bo nie dość, że solidna, mój żołądek nie jadł, no ale musiałam przespróbować. Zjadłam 2 talerze. Poczułam głód, którego nie czułam od chyba kilku miesięcy, tylko nudności, wymioty. Nie ma teraz nudności. Powrócił uczucie głodu, także właściwie żołądek zaczął normalnie pracować. Byłam zaskoczona, ale widziałam też, jak zareagowała mówi tak moja mama, która powiedziała, zmieniła ci się cera, nie jesteś już żółta, masz ładną cerę. Tak, w krótkim czasie. Mój brzuch też po jakichś 3 dniach wrócił na swoje miejsce. To jest wisząca, papierowa skóra stała się normalną, elastyczną skórą. Brzuch się wypełnił, coś się nie wiem. Czyli przede wszystkim nie do pomyślenia, tak? Organizm zaczął ruszać, pracować, tak? Zaczął to, co spożywamy, przede wszystkim zaczął przetrawiać. To jest najważniejsza rzecz, raz, żeby organizm żył, tak?
wróciły normalne funkcje, bo przede wszystkim poczucie głodu, tak, którego wcześniej nie miałam. Smaku. No i nie mam nudności, a przedtem te nudności były cały czas. Czy to było przed jedzeniem, czy kiedy byłam głodna, czy to było po jedzeniu. Właściwie ja nawet nie wiedziałam, czy jestem głodna, czy to z powodu. Czyli od dłuższego czasu pani nie mogła nawet jednego talerza zupy zjeść, a na obecną chwilę normalnie tak, pani ma głód. To było za trudne. To było za trudne dla organizmu. On po prostu nie chciał tego przyjąć. Wyrzucił. Zwyczajnie po prostu, jak się za dużo włożyło, to wszystko wyrzucił i nie było mowy o dalszym jedzeniu. Moja skóra stała się elastyczna, ładniejsza, zdrowsza, no i mój brzuch wrócił na miejsce. Ja po prostu nie mam wiszącej w tej chwili skóry, która wisiała jak papier bez żadnej elastyczności. No i oczywiście mam więcej energii, nie śpię już w dzień, bo przedtem padałam zmęczona, wycieńczona, a teraz normalnie funkcjonuję. Super. Czyli też pani dowiedziałaś, jak u nas tutaj profilaktykę robić potem, tak? Jak co do domu trzeba no, nauczyłam się wielu robić. Rzeczy, tak? Co mam dalej robić, jak mam dalej oczyszczać organizm, także... Hartować się. Przede wszystkim hartować. Wcześniej pani tego w nie robiła. Wodzie nigdy. A jak właśnie to pani przetrwała? To znaczy, pierwszy raz, ponieważ ja tu przyjechałam z ogromnym takim zacięciem, że ja muszę dać radę. Bo te pytania na początku, czy pacjent nowotworowy, który tyle przeszedł, czy będzie w stanie, czy, pytanie, czy pani jest w stanie udźwignąć naszą terapię? Tak, przede wszystkim zawsze osoby, które przyjeżdżają na ten program, obowiązkowo jest, żeby osoba była, przynajmniej tak powiedziane, bo w średnim stanie, tak jak pani doświadczyła, zabiegi są dosyć intensywnie, dużo zabiegów jest codziennie od rana, od 7 rano do tej 19-20 godziny. Osoba musi dać radę, żeby to całkowicie przejść i się uzdrowić. Chociaż ja muszę powiedzieć, że spokojnie, bo po zabiegu jest zawsze tam te parę minut, żeby dojść do siebie. Oczywiście wszędzie to nie są jest napoje. Sprint. Tak, to nie jest sprint. Są napoje, czy może usiąść, zrelaksować się, porozmawiać z ludźmi i dalej iść na następny zabieg. Więc we mnie była taka ogromna determinacja, że ja muszę dać radę, bo właściwie jak człowiek już przestaje jeść, no to już koniec. To już po nim właściwie. I tą pierwszą terapię inną wodą, no to ja widziałam, ja przyjechałam z takim nastawieniem, że ja muszę wszystko, ze wszystkim sobie poradzić, więc oczywiście człowiekiem te lepiej, bo to jest szok niesamowity. Tak. Pierwszy raz, ale są się nie, żadnych histerii, żadnego narzekania, bierzesz co daj. Więc pierwszego dnia te trzy zanurzenia, trzy prysznice, spokojnie. Drugiego to było trudniej. Bo już właśnie na przykład przyjść świadomy, co go czeka, więc musi troszeczkę ze sobą powalczyć. Ale każdego dnia właściwie nawet człowiek potem, szczególnie rano, kiedy ma saunę i w trakcie tej sauny jest w stanie co chwilę wyskoczyć właśnie pod prysznic, potem do zimnej bani, wrócić jeszcze raz do sauny, jeszcze raz pójść sobie do właśnie pod prysznic i do zimnej bani. Tak to już później co? Później to już idzie. Najtrudniejszy jest początek, jak zawsze. Tak, tak, bo ludzie przyjeżdżają tego przede wszystkim nigdy tak naprawdę nie doświadczają. Nie doświadczają, tak? Tutaj dopiero człowiek się uczy tego wszystkiego. No to jest ból, bo ja muszę powiedzieć, że zimna woda, która wylewa się na głowę, to sprawia ból. Tak, to nie jest... To nie jest... Na początku to nigdy nie... Mało kiedy jest przyjemne, ale człowiek ten, który stosuje coraz więcej, coraz częściej, to wtedy są widać wtedy te efekty i człowiek zaczyna to lubić przede wszystkim, tak? Lubić i też zaczyna rozumieć, jak to funkcjonuje, że biegiem później z tej zimnej wody do ciepłej sauny, jak już samo za gorąco, to biegiem do zimnej wody. Tak. I wtedy organizm sam nabiera energii życia, on chce. On po prostu chce funkcjonować dalej. A jak zabiegi? Zabiegi, no pierwszy masaż oczywiście bóle po masażach, ale to też ustępuje później. Z każdym dniem jakby człowiek tych bóli odczuwa mniej. Już jakby te mięśnie są rozmasowane, rozluźnione ciało. Też jest na początku dużo niewiadoma, jak to się zniesie, jak jest intensywność tych masaży. No masaże są, muszę powiedzieć, intensywne. Dobrze, no i przykład pani skorzystała się z tego nowego naszego programu. Pani zdanie dla tych, którzy nas oglądają, znaczy, czekają tej pomocy. Ja bardzo polecam. Ja bardzo polecam, bo przede wszystkim uruchamia się organizm. Ja sama widzę, jak mój organizm zaczął normalnie pracować. Jest energia, wraca siła,
Ja już tu przyjechałam z badaniami, ja wiedziałam, gdzie mam najwięcej zanieczyszczeń, więc... Bo po takiej terapii, tej chemioterapii, radioterapii lekarze praktycznie niczego nie, nic nie radzą, robią. Nic czyli nie zostawiają robią, nic. ludzi tak naprawdę w domu na swoją rękę i czy przeżyje, czy nie przeżyje. A to jest błąd, bo powinno go co najmniej wysłać do człowieka na jakiekolwiek uzdrowisko, żeby go wzmocnić żeby później, go tak? Tak? Bo system logiczny cały jest zabity, zniszczony no i oni czekają po prostu, czy jest tak doświadczalny królik, tak? Czy to on znaczy, przeżyje, człowiek, czy nie. Z mojego doświadczenia ja wiem, że człowiek sam się nie oczyści, organizm się sam nie oczyści, bo już tak. jest tak osłabiony, że nawet tego, co tutaj padło, doświadczyło pani, co u nas było 2 tygodnie, do tego też jest, ale tak naprawdę to jest początek tak naprawdę, tak? Pani powinna to w domu dalej kontynuować, dopiero może po roku, po kilkunastu razach. Organizm zacznie więcej, to wyrzucać, się oczyszczać, tak, się regenerować tak się i tak dalej. Więc tego to jest dopiero początek pani terapii tak naprawdę. Tak, to jest tak, szkolenie, no, odbyła pani też, odpowiednie szkolenie, to co może pani w domu dalej kontynuować. Tak, no nauczyłam się tutaj właśnie jak oczyszczać wątroby, jak oczyszczać organizm, jak go hartować, jakie sobie tempo narzucić. Też. Także to są, no, to są ważne rzeczy, ale mówię przede wszystkim najważniejsze, że organizm staje na nogi. Ja tu przyszłam taki flaczek, taki wymoczek, który... Tak, potwierdzam, ponieważ osoba była bardzo zmęczona, były policzki troszkę zapadnięte, tak. To się zgadza. Jest zwana różnica, no niestety nie mamy potwierdzającego nagrania, albo ponieważ mało kurczę, jak pani powiedziała, już nie zgadza się nagrywać na jak początek. Tak beznadziejnie. Tak, dokładnie. No ale jak widać na twarzy, teraz nawet pani na pewno rodzina potwierdzi to. Tak, rodzina że, natychmiast zauważyła, że są super różnice. Że tak. cera jest inna, że policzki są niezapadnięte, że cera ma zdrowy wygląd, a nie żółto, blady. Matowy, wycieńczony, także naprawdę różnica jest ogromna. Ja sama jestem zaskoczona, że tak w krótkim czasie takiego kota może dostać organizm, że się może tak po prostu podnieść. Cóż, dziękujemy bardzo za ja Panią też dziękuję opinię. I wszystkim polecamy wszystkim oczywiście skorzystania z możliwości przede wszystkim się mówię, nauczenia. Osobom, które tak. zostały zatrute, chętnie bardzo polecam. Obowiązkowo trzeba się oczyszczać bo i to wielokrotnie, bo nigdy nie mówimy o jednym razie, tylko wielokrotnie tak naprawdę. To jest dopiero początek Pani domowej tak, terapii. Początek drogi. Dokładnie. Ale mówię, ten początek jest bardzo optymistyczny. Także. Cieszymy się, że Pani odbyła dziękuję i polecamy wszystkim, zapraszamy do nas do Akademii Medycyny Regeneracyjnej. To się dziękujemy. Dziękuję.